Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammer. Witajcie moi drodzy. Okej, słuchajcie, cóż to ostatnio się wydarzyło? Słuchajcie, armia orków podeszła nam pod Karas Akarak. Niestety jest ta armia wyposażona w dużej mierze w właśnie olbrzymy. Z którymi może być trochę problemu. Tak mi się wydaje. No niestety, trzeba będzie tutaj coś wykombinować. Na razie to myślę tak to zostawić. Nie będziemy tutaj nic działać, bo boję się, że no te olbrzymy... Kurde, ile ich jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem olbrzymów. Bożeż ty mój. To jest ogromna ilość cholerstwa. Wiecie co? Musimy ich jakoś osłabić. Może zblokować tą armię jakoś. Zrobimy zabójstwa. O, fuck. Nie udało się. Niestety się to nie udało. Ale nic, miejmy nadzieję, że kolesie spróbują dokonać szturmu. Dobra, mamy trochę pieniędzy jeszcze. Można byłoby je jakoś zainwestować. Dobra, to sobie możemy rozbudować. Czemu nie? Dobra, lećmy dalej. Ktoś tu awansował. Nasza Banshee. Weźmy sobie to. Dobra, lećmy dalej. O, to nasza wampirzyca. Sobie ciśnie. Tu idą nasze uzupełnienia. No i zobaczymy. No Karas Akarak może być kurde problem. No niestety no. Może być ciekawe. Co ta Brytonia tutaj kurde kombinuje? Tego nie wiem. Kompletnie. Może idą na te siły chaosu. Któż może to wiedzieć? Dobra, zabójstwo, porażka. Nie, na razie nie mam, mogę sobie na to pozwolić. Ciśnij tu, kolego. O, mauzoleum się zbudowało, dobra, mniejsza z tym. Okej, to zmniejszy ich mobilność, ale to mi nic nie da. Spróbuj go zabić. Porażka. Niestety się to nie powiodło. Jak to wygląda sytuacja? Mamy 6 tur jeszcze na to, aby coś wymyślić. Tak ja bym tutaj może coś wymyślił. I stworzyć tu armię. Kurde, będzie strasznie ciężko to zrobić. Próbuję terror eteryczny, przebicie pancerza. Jednostka przeciwpiechotna. No cóż. Tylko czy ma to sens? Dobre pytanie. Dobra, na razie się wstrzymajmy. Dobra, ty tam musisz dojechać przede wszystkim. Ty tu spróbuj go dalej dziabnąć. Może się uda. Spróbujemy. No spokojnie, mamy trochę czasu, takie oblężenie będzie trwało strasznie dużo. Mam nadzieję, strasznie długo, mam nadzieję, że przeprowadzą szturm, bo to by dało nam spore szanse.
na zadanie mi poważnych strat. No siema, siema, no. Nie ma mowy, nie mam czasu na to. Kurde, kurde. Nie wygląda na to, żeby oni się szykowali do szturmu, ci orkowie. Jest to wielce niepokojąca sytuacja. Dobra. No dobra, wiem, że jest moim intruzem on. Ale tu się zbierają armie. Armię Imperium. No nic, no czekamy na razie. Ile mamy tur? Co? 5 tur. Podjedź sobie tu, kolego. I zaraz coś spróbujemy wymyślić. Tu jest spoko, tu jest spoko. Teraz tak, tutaj. No i co, muszę zbierać pieniądze. Dobra, znaczy zbieramy fundusze. Zaraz coś wymyślę. Co zrobić dalej. No ruszcie się, no, orkowie jedni. To by było coś, gdyby rozpoczęli szturm. Liczę na to. Bo wówczas umocnienia mogą przechylić szale zwycięstwa na moją stronę. To jest dla mnie bardzo ważne. Nic, no zobaczymy. Ci tu zaczynają coś kombinować. Zabójstwo, sukces! Elza von Karstein. Ale to chyba... A! Ale to było sukces ich, nie nasz. Ech, no i cóż zrobisz, no? Podjedź tu, kolego. Dobra, co ja bym tu se stworzył? Tych se weź. Teraz tak, potrzebujemy tu jakąś kawalerię. Tych sobie wezmę. Tych sobie wezmę. Tych i tych. To bierzemy. To by się nam tu jeszcze mocno przydało. Gulę sobie wezmę. I tych. No. I taka se armia tu powstała, moi drodzy. W ciągu jednej tury. Więc słuchajcie, ruszajmy na nich. Najwyżej część tego działu zostanie zlikwidowana później. Dobra, trudno z tymi nadwyżkami populacji. No i co, trzeba będzie ich tutaj zalać, moi drodzy. Swoją naszą liczebnością. Przewagą liczebną. No niestety inaczej nie widzę. Nie widzę szans. Dobra, lećmy dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A nuż się zdecydują. Na uderzenie. Ten tu, kurde, znowu spróbuje naszego zabić.
nadzieję, że mu się to nie powiodło. Dobra. Mam strasznie silnych tych niektórych. Jakaś bitwa chyba miała miejsce. O. Siły bretońskie zostały właśnie rozbite w drobny mak. Dobra, o nie. Ready. I go. Dobra, ruszasz, moja droga. Dobra, my sobie podejdziemy tutaj. Myślę, że ta armia uderzy. Przeciwnik się wycofał. Hehe. Siły wroga się wycofują. Ale ja nie mam zamiaru marnować takiej okazji na zniszczenie ich sił. Dobra, słuchajcie, a więc te nasze siły... Nadszedł czas, aby zniszczyć tych orków. Bierzmy się za nich. No dobra. Nasze posiłki nadejdą od tyłu na wroga. Kurde, te ich cholerne... Olbrzymy, to mnie najbardziej martwi. Z całą resztą dam se radę, ale z olbrzymami to może być problem. Dobra, my się troszkę tutaj spróbujemy jakoś ustawić sensownie. Dobra. Tak bardziej. Teraz tak, was tutaj... źle zrobiłem. Jeszcze raz, was tu. Wy tutaj. Tak jest. Teraz tak, nasza kawaleria rozstawi się tu. No i zaczynajmy. Bierzmy się za nich. Ta jest. Tu nadciąga nasza armia. Druga. Teraz tak. Dobra, niech się wszystkie oddziały tutaj pojawią. Później oczywiście chodzi mi o oddziały latające. Rozstawić się tu. Jezus! Kierowanie tym będzie bardzo trudne. Postawicie się tutaj. Ta nasza kawaleria. To trzeba, kurde, tu porozmieszczać. Tak jest, masz koruny. Okej, teraz tak, te siły nasze rozstawią się tu. Wy rozstawicie się tu. A ty tu. Ta jest. Nasi czarni rycerze. Oni się tu silnie przygotowują. Dobra, was trzeba zgrupować. Dobra, podchodzimy. Tak samo jak... Was też trzeba zgrupować. Oh,
Teraz tak. Tu. Uderzyć. No bo nie, wiecie co? Zaatakować gigantów. Wow, 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 wow. Nie o to mi chodziło. Dobra. Uderzać. Ty tu. Już żeś się zaczęła. Teraz tak, wy z tymi się tu uporać. Szybkie uderzenie w tą stronę. Tam. Tam. Zająć wroga walką. Ta jest. Ty tu kolego lecz nasze oddziały. Dobra, któreśmy przeszli przez nich. Ty się wycof. Okej. Brać się za niego. Dobra. O Jezus Maria, co tu się dzieje? Rozwaliliśmy tych gigantów. Dobra. Uderzać. Jezus, co tu się wyprawia? Warkulfy, brać go. Teraz tak. Masz karony. Waszym zadaniem
Okej, tutaj żeśmy się chyba obronili przed nimi. Załatwić tego dziada. Wy brać się za nich. Zabić. Wymordować mnie to dziadostwo. Dobra, padł. Zwycięstwo. Szybko poszło. Bez większych problemów. Co robią moje maszkarony? Dobra, są tu. Wiecie co? Ten koleś nie ma prawa stąd wyjść żywy. Słuchajcie, przeciwnik spanikował na widok naszej potężnej armii. Wybić go. Dobra, Warkulfy sobie tam dadzą radę ścigać. Dwa tego. Zabić. No. I to by było na tyle, jeśli chodzi o te olbrzymy. Tak jest. Pozabijać to dziadostwo i tyle. Tu się nie ma nad czym zastanawiać. No. Kurde, jak sformowanie tej drugiej armii to był dobry pomysł. W ogóle coś robicie? Czy tak sobie bazicie po prostu z nim? Dobra, tego ubić. Trzeba oczywiście przeciwnika pozbyć. Tych cholernych gigantów. Olbrzymów. Padł. Dobra. Ten też zaraz padnie. No słuchajcie, z dużymi jednostkami tylko duże jednostki mają szansę, tak mi się wydaje. Zatłuc jeszcze tego dziada i będzie spokój. Nie pozwolić mu uciec. Zapierdzielaj. No. A wy tu po co? Boże, ile ja mam tych cmentarnych poczwar. Ogromne ilości. No, kolega chyba nie ma szans za bardzo. Ten tu padł. Biedaczysko. No, najważniejsze jest to, że tego olbrzymu żeśmy się pozbyli. W zasadzie przeciwnik ma ogromne fundusze jeszcze, skoro jest w stanie wystawić 8 olbrzymów w jednej armii.
Zabijecie go w końcu? Odciągnąć najsilniejsze jednostki. Maszkarony, moi drodzy. Wchodzą do akcji. Nawet nie poniosłem jakichś strasznych strat. Zatłuc dziada. Dobra, przyspieszcie to. Tą egzekucję na typie. Boże, ktoś tam tylko kotuje nad nim. Dobra, poległ. Zdecydowane zwycięstwo. Wspaniale. No, moi drodzy, przeciwnik poniósł druzgocącą klęskę. Takie klęski lubię najbardziej. O, jakąś tu... jakieś arkana dostaliśmy. Dobra. Tempo uzupełnienia strat. Teraz słuchajcie, z tego sobie sformujemy jedną armię. Dobra. Dobra. A więc teraz tak. To idzie wszystko tam. Ech, to. Dostajesz to. Coś mi się nie zgadza. Ano, coś się nie zgadza. Czekajcie, ile tu jednostek wybrałem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Aha, muszę przekazać temu drugiemu więcej jednostek. Tak, tego nie bierzesz. Czekajcie. Tak. Dobra. Okej. Teraz tak, jak to tu wygląda? Tak. To dostaniesz ty, ty se weź tych. Dobra. Więc tak, tu mamy dużo maszkaronów. Czy tak, tych se weź. Tak to zróbmy. Wywracacie tu. Dobra. A wy staniecie sobie tutaj. Tak jest, teraz tak, zobaczmy co ty tu masz, mój drogi przyjacielu. Jakieś eliksiry szybkości. Kula ognia. Weź se kulę ognia, o. Trzeba bardziej przyda niż ten eliksir szybkości, którego i tak nie używasz. Co ty tu masz? Berło stabilności. Odporność na magię. Dobra. Wierzchowiec, opancerzona mara, dobra. Tak, co ty tu masz? Atak w zwarciu, obrona w zwarciu. Tak, weźmiesz se to. Talizmanów. Co ten ci daje? Jakiś wisior. Ale on daje efekt minus 8. Aha, bo to jest klątwa, dobra. Spoko. Co ty tu masz? Ład publiczny, zasięg wzroku na kampanii. Dobra, na razie tak to zostawmy. Ty tu koleś musisz sobie postać i troszkę strat pouzupełniać. Bo inaczej będzie krucho. Tu są jakieś siły wroga. Dobra. Tu jeszcze musimy nad tym popracować. Ta armia oczywiście też będzie działać. Nie mówię, że nie. Ale na razie musimy tutaj sobie zabezpieczyć. Ty w ogóle masz awans, kolego.
Dobra, ty sobie przyspiesz uzupełnianie strat. Dobra, jakieś dwie tury nam to powinno zająć. Otrząśnięcie się po tej bitwie. Więc no, myślę, że będzie okej. Dobra, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy. No, jesteś w stanie go zabić, co? Dobra, mam trochę hajsu, które mógłbym jakoś tu fajnie zagospodarować. Ile ulepszenie tego? 15 tysiąc, dobra. No nic, zbierajmy pieniądze na razie. Najważniejsze jest to, że się tutaj, kurde, obroniliśmy przed tymi olbrzymami. Ale kuźwa, 8 olbrzymów w jednej armii? Ja was proszę. Kosmiczne ilości dziadostwa. No i tu mają, kurde, tych agentów i w ogóle tego wszystkiego strasznie dużo. Nie ufcie, że znowu dostał po ryju. Cofiemy się. Teraz już się nie wycofiemy. Aj, panie. No nie. Mówcie, że oni znowu mają, kurwa, tyle tych olbrzymów. No bez jaj. Dobrze, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy. Nic, myślę sobie, że tą bitwę rozegramy sobie już następnym razem. A tymczasem, no cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć, czołem, ciao, do następnego.